Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Trash Talk. Dzisiaj, jak zwykle, jest ze mną Tomasz Stankiewicz. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Tomek. Witam Ciebie, Mateuszu. Witam wszystkich naszych fanów i obserwatorów. I na samym początku już muszę zadać sobie pierwsze pytanie. Czy Ty w ogóle jeszcze ogarniasz to, co się dzieje w NBA? Wiesz, kto gdzie gra? To wszystko nadążasz za tym wszystkim w ogóle? Słuchaj, właśnie odpaliłem sobie telefon i widzę, że jest breaking news from Wojcz i Shams i jest napisane, że Mateusz i Tomek już nie ogarniają. To jest ten breaking news. Jest za dużo tego. Co tu się dzieje? O co tu chodzi, Mateuszu? Tyle zmian, tyle podpisów. Czacha dymi, ale mówiliśmy o tym już tydzień temu, że będziemy mieli o czym gadać w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ale jedziemy z tym, bo to, co mi śpiło najbardziej, wymianki i tobie nowe podpisy. Powiem Tobie, że to chyba pierwszy fake od Shamsa i Wojnara, bo no, gdybyśmy nie ogarniali w ogóle, to byśmy tego podcastu nie nagrywali, więc postaraliśmy się zrobić dla Was wszystkich research, aby to wszystko przedstawić w jak najbardziej bieżący i zrozumiały sposób. Na pewno nie omówimy wszystkich wymian i podpisów w wolnej agenturze, bo tego się nie da. Nasz podcast musiałby trwać pewnie z 3 godziny. Skupimy się na tych najistotniejszych ruchach, ale zanim do tego przejdziemy tradycyjnie... Też nie mówimy, Mateusz, jakie są poza antenowe okoliczności wstawiania niektórych postów dotyczących wolnej agentury, bo też są mało standardowe. Ale ważne, że koniec końców te posty na stronie się znajdują. I teraz sekcja żebro lajków. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału, pozostawienia łapki w górę, a przede wszystkim do bieżącego komentowania naszych podcastów, tego co my mówimy. Każdy może mieć inne zdanie na dany temat, więc śmiało piszcie, co Wy uważacie o danych wymianach, o danych podpisach w wolnej agenturze, a my bardzo chętnie się do tego odniesiemy, czy to w komentarzach, czy w następnym podcaście, więc śmiało uderzajcie. I co tam? Ale trzeba to przypalić naszą widownię, bo zaangażowała się coraz więcej pod każdym postem komentarzy, więc naprawdę dziękuję Wam, że reagujecie na te nasze prośby i poszerzacie nasz zakres działania, więc naprawdę dobra robota i tak dalej i będzie jeszcze lepiej. I przede wszystkim dziękujemy Wam za obecność w trakcie naszego nocnego live'a z NBA Draft 2020. Szczerze, byliśmy bardzo zdziwieni, że praktycznie cały czas utrzymywała się widownia na poziomie 17 osób. O 3 w nocy nie spodziewaliśmy się tego, więc serdecznie Wam dziękujemy. Ale Tomek, żeby nie przedłużać, przejdźmy do tego, co dzisiaj jest najważniejsze. Do free agency, do trade'ów, do wymian, do tego wszystkiego, co kibice NBA lubią najbardziej. I na pierwszy rzut pójdzie Chris Paul i Devin Booker. Jaką przyszłość widzisz przed tą dwójką? Słuchaj... Podczas draftu, podczas naszego live'a mówiliśmy o tym, że nawet to może być jedna z kolejnych potęg w swojej konferencji. Były też, była ta kwestia poddana pod wątpliwość. Ja jestem jeszcze bardziej przekonany po tym, jak Suns podpisali Jae Crowdera. Tak więc uważam, że mają odpowiednie bronie, żeby odpalić je w innych przeciwników w swojej konferencji i spróbować na pewno zaatakować coś więcej niż tylko 8 miejsce. Chris Paul to jest zawodnik, który na pewno odmieni pozytywnie całą tą organizację. Devin Booker ma zawodnika, który będzie takim boiskowym generałem przede wszystkim. Suns mają rozgrywającego, który będzie wiedział, jacy zawodnicy w jakim momencie mają zostać uruchomieni. Sam zawodnik zdobywa w ciągu całej swojej kariery około 19 punktów. Wiadomo, że jest nazywany point guard, czyli jest tym bogiem, jeśli chodzi o rozgrywających. Czego chcieć więcej? Suns mają w końcu możliwość powrotu na mapę drużyn, które aspirują o sukces w playoffach. Ja się z tego bardzo cieszę, bo bardzo kibicowałem od zawsze Phoenix Suns. Na pewno, Tomek, pamiętasz, że w trakcie naszego, to był live z środy na czwartek, o ile się nie mylę, jeden z naszych widzów napisał, że Phoenix Suns raczej, przynajmniej w tym pierwszym swoim sezonie, będą walczyć o miejsca 7, 6, 8, jeżeli chodzi tutaj o awans do playoffów. I czy się z tym zgadzasz? Bo to jest chyba raczej trochę za niska ocena potencjału Phoenix Suns, a tym bardziej teraz, gdy podpisali Joe Crowdera, bo spójrzmy na ich skład. Mają Chrisa Paula na 1, Devina Bookera na 2, Michaela Bridgesa na 3, bo tak możemy się spodziewać takiego ustawienia. Na 4 mamy Joe Crowdera i na 5 Deandra Aytona. Wyjściowy skład wygląda naprawdę super, a musimy pamiętać, że na ławce ma jeszcze Camerona Johnsona i też kilku zawodników, którzy mogą coś wnieść na to boisko, więc przede wszystkim to, na co ja liczę, to że Chris Paul nauczy organizację Phoenix Suns tej mentalności zwycięzców. Wiem, że ktoś teraz może powiedzieć, że Chris Paul przecież nie wygrał mistrzowskiego pierścienia. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o drużynowy aspekt, to nie osiągnął jakichś, nie osiągał on niesamowitych tutaj wyczynów drużynowo, ale mimo wszystko Chris Paul ma tą mentalność, którą jeżeli wszczepi w tych młodych zawodników Phoenix Suns, to możemy oglądać naprawdę bardzo ciekawą i interesującą drużynę. Przede wszystkim Mateusz wie, co potrzeba, żeby awansować do playoffów i wie, czego potrzeba drużynie, żeby naprawdę ustawić się w tej ósemce na odpowiednio wysokim miejscu. A tego, mi się wydaje, Phoenix Suns w przeszłych latach brakowało, bo jak wiemy, Devin Booker w playoffach się niestety w swojej karierze nie pojawiał. No, Chris Paul pokazał rok temu, tak? Znaczy rok temu, w tym roku Chris Paul pokazał z Oklahomą, że jest w stanie wycisnąć ze swoich kolegów, ze swojej drużyny to, co najlepsze i osiągając niesamowite efekty. Jeżeli był on w stanie wyciągnąć coś więcej z Dariusa Bazleya, z Lu Dorta, z Shaia Gilgeous-Alexandra, z Danilo Gallinariego, no to jestem pewien, że będzie on w stanie zupgrade'ować tych młodych zawodników Phoenix Suns. I o to jestem zdecydowanie spokojny i powiem Tobie, że czekam pierwszych spotkań Phoenix Suns, bo chcę naprawdę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ponieważ Devin Booker pierwszy raz w swojej karierze dostał naprawdę godnego kolegę z drużyny, godnego teammate'a. Powiem Ci, że jest mowa o tym, że mają walczyć o 6-8. Ja podczas draftu już powiedziałem swoje zdanie, naprawdę będę się tego trzymał, będziecie mogli mnie z tego rozliczać. Uważam, że 5. miejsce jak najbardziej dla Phoenix jest w zasięgu. Więc naprawdę wszyscy kibice Słońc mogą już zacierać ręce, bo będzie się na pewno działo bardzo dużo dobrego naokoło jej drużyny. No to jeżeli Phoenix Suns Twoim zdaniem są na 5. miejscu, no to powiedz mi, gdzie znajdują się Los Angeles Lakers w tym momencie? Bo według mnie oni będą jeszcze mocniejszą drużyną. Będąc szczerym, rok temu, kiedy oni kompletowali ten swój skład wokół LeBrona, jakoś nie byłem tym mega podjarany, nie ekscytowałem się tym składem, bo to był jednak skład takich, no można powiedzieć, trochę emerytów, no można tak podwórkowo mówiąc, skład weteranów, doświadczonych zawodników. Natomiast teraz oni wymienili Rajana Rondo na Denisa Schrödera, który być może jest gorszym, a wręcz na pewno jest gorszym obrońcą, ale jego arsenał ofensywny uważam, że na chwilę obecną jest zdecydowanie szerszy niż Rajana Rondo. Okej, jest playoff Rondo, więc... Wiemy, jaką wartość przynosi Rajon Rondo w playoffach, ale Dennis Schröder uważam, że na przestrzeni ostatnich 2-3 sezonów w Oklahomie popełnił on niesamowity postęp. No i jestem spokojny o jego współpracę z LeBronem Jamesem i Antonym Davisem. Podpisali również Montrezla Harrella, czyli podkoszowego, ruchliwego podkoszowego, więc to na pewno będzie zmiana, no bo rok temu mieli Javala McGee i Dwighta Howarda, którzy, umówmy się, najbardziej mobilnymi centrami nie są. Teraz dostają Montrezla Harrella, więc będzie to wyglądać zupełnie inaczej, ale moim zdaniem być może nawet lepiej. No jest jeszcze Wesley Matthews. I powiedz, Tomek, co Ty o tym uważasz? Czy Lakersi rzeczywiście teraz, na papierze przynajmniej, są jeszcze mocniejszą ekipą niż ta tegoroczna mistrzowska? Słuchaj, bez dwóch zdań i praktycznie od samego startu już są najmocniejszymi faworytami do zdobycia tytułu, czyli do obronienia tytułu mistrzowskiego. Naprawdę trzeba oddawać Lakersom to, co jest ich, bo skomplementowali naprawdę w krótkim czasie bardzo fajny zespół, który od razu można wstawić do finału przeciwko jakiejkolwiek drużynie i na pewno będą z miejsca faworytami do zwycięstwa, do wygrania każdej serii. Tak jak powiedziałeś, w tych wszystkich porównaniach Harrella do Howarda czy Schrödera do Rondo, według mnie to jest upgrade, to są na pewno wzmocnienia. Montrezl Harrell, zwycięzca nagrody dla rezerwowego roku, Dennis Schröder, zawodnik, który zajął w tym plebiscycie 2. miejsce, Wesley Matthews, fajny strzelec, dobry obrońca, który na pewno też, znaczy nie tyle, co podniesie poziom, ale na pewno da odpowiednią jakość zespołowi. Ciężko sobie wyobrazić inne rozwiązanie w tym momencie niż zwycięstwo Los Angeles Lakers na koniec sezonu. Trochę to dziwnie brzmi, bo praktycznie już wygląda to tak, jakby wszystkie emocje opadły i wiemy, że jak to się skończy, wiemy, że też że sport zawsze rządzi się swoimi prawami, ale na pewno ta droga LA Lakers do obrony mistrzostwa będzie fajna, będzie obserwowana, bo wiemy, że zawsze trudniej się broni mistrzostwa niż się go zdobywa po raz pierwszy. I co? No i LeBron James jest w drodze po swój kolejny tytuł, tytuł numer 5. Powiedział na końcu sezonu, odbierając tytuł finałowy MVP, że chce swojego szacunku. Jak już powiedziałem wcześniej, ten mój szacunek na pewno zdobył i na pewno będzie teraz, jeśli będą to kolejne mistrzostwa, będzie go ten szacunek cały czas umacniany i będzie, tak jak powiedziałem, będzie się przynajmniej w mojej klasyfikacji najlepszych zawodników w historii, będzie się jakby umacniał na drugim miejscu. Ale powtórzę, już w tym momencie Los Angeles Lakers są zdecydowanym faworytem na obronienie tytułu i zdobycie mistrzostwa w kolejnym sezonie. Lakersi zdecydowanie pokazali tym ruchem, że oni do końca kontraktu LeBrona Jamesa, który jest ważny jeszcze 2 lata, będą robić wszystko, żeby możliwość walki o mistrzostwo LeBronowi zapewnić. I te ruchy zdecydowanie to pokazały. Ale już pomijając same ruchy personalne, chciałbym, Tomek, na pewno to widzisz, ale to są bardzo dobre kontrakty, bo oni podpisali Wesley Matthewsa za chyba 5,5 miliona na 1 sezon, czyli tak naprawdę nie ryzykują nic, patrząc na poziom obrony, jaki reprezentuje Wesley Matthews, jest to na pewno kwota, uważam, zadowalająca. Podpisali cały czas rozwijającego się Montrezla Harrella za 30 milionów na przestrzeni 3 lat. To również jest, uważam, moim zdaniem bardzo przyzwoita kwota, jak na tego zawodnika. Powiedziałbym wręcz, że dobra. Więc na pewno w Lakersach dzieje się dobrze i o swoją przyszłość kibice i drużyna z Los Angeles na pewno mogą być spokojni. I przejdźmy tak może płynnie do drużyny, która o swoją przyszłość raczej spokojna być nie może, bo ta przyszłość zależy od wielu składowych i wielu czynników. Oklahoma City Thunder. Ja, Tomek, wiesz, Tomek, że ja jestem kibicem Oklahomy, więc ty wypowiedz się pierwszy, a ja się do tego odniosę. Co ty uważasz na temat obecnych wydarzeń w drużynie Sama Prestiego? Słuchaj, mi się bardzo podoba ten tytuł, który wymyśliłeś, czyli Oklahoma City Picks. Bardzo fajnie, bardzo trafnie oddaje to, co się dzieje naokoło Oklahomy. Czy to jest... Może to jest jakaś tendencja, jeśli chodzi o Sama Prestiego, żeby po prostu zbierać jak najwięcej wyborów i może on stara się skolekcjonować. Tak fajne też było to porównanie do zbierania Pokemonów, żeby zebrać je wszystkie. Może jest to jakaś koncepcja, którą sobie wymyślił. Oczywiście żarty na bok. Oklahoma City Thunder, wiadomo było, że przed poprzednim sezonem już mieliśmy mówić o początku przebudowy, jednak to musiało zostać wstrzymane o rok, bo jak wiemy, wszystko skończyło się w 7 meczach w pierwszej rundzie playoffs przeciwko Houston Rockets, tak więc ten poprzedni sezon naprawdę fajną był bajką pozytywną do opowiadania, jeśli chodzi o kibiców Oklahoma City Thunder, natomiast wiemy teraz, że trzeba wrócić do rzeczywistości, rozpocząć mocną przebudowę. Jest to fajnie obrazujące zdjęcie, gdzie w przeciągu 2 lat cała ta ekipa z poprzednich składów Oklahomy zmieniła już całkowicie, ci liderzy zmienili swoje kluby, został tak naprawdę tylko Shai Gilgeous-Alexander. Mamy całkowicie nową ekipę, no ale wiadomo, że teraz już nie będzie żadnej presji na OKC, oni będą musieli starać się rozwijać zawodników, a mają kogo, wiemy przecież, że jest Ludort, wiemy, że jest Darius Bazley, którzy na pewno będą chcieli zaprezentować swoje umiejętności w troszeczkę większym obszarze czasowym. Wydaje mi się również, że bardzo fajnymi wyborami tutaj, jeśli chodzi o transfery, było pozyskanie Ala Horforda i Trevora Arizy. Są to weterani, którzy na pewno będą wspomagali tych młodych zawodników. Uważasz, przepraszam, że przerwę, uważasz, że oni zostaną w Oklahomie? Że będą obecni na początku sezonu? Mi się, tak, ja jestem przekonany, że na pewno na początku sezonu będą, nie będą jakby ruszani do rozpoczęcia sezonu, a raczej można się spodziewać wymian z ich udziałem, kiedy będziemy już blisko trade deadline. Mhm. No to... Natomiast fajne jest to, że pojawia się taki zawodnik jak Al Horford, który jest fajnym mentorem dla młodszych zawodników i na pewno z tej roli się wywiąże wzorowo. Mhm. No to, co ja jako kibic Oklahomy muszę powiedzieć, bo na pewno jakieś wątpliwości są, bo to są piki na razie, to są tylko wybory. i nie jest, mimo że jest ich na chwilę obecną 17, to nie jesteśmy pewni, że coś z tego wyjdzie, bo to jest zawsze ogromne ryzyko, bo to są młodzi zawodnicy, a dobrze wiemy, że na przestrzeni ostatnich lat wybory Oklahomy w drafcie, poza tym zeszłorocznym draftem, gdzie dostali Dariusa Bazleya i Lu Dorta, naprawdę przebiegały one różnie, bo od czasu wyboru Stevena Adamsa w 2012 roku OKC tak naprawdę nie wybrali w drafcie żadnego znaczącego zawodnika i okej, były to dalekie wybory w drafcie, ale mimo wszystko nikogo, na kim byłoby można oko zawiesić, Oklahoma nie wybrała. Mają 17 pików i co z nimi zrobią? Tak naprawdę nawet gdyby wybierali zawodników w drafcie za pomocą Excela, to jestem spokojny, że z tych 17 pików jednego naprawdę utalentowanego zawodnika, który będzie mógł stanowić o sile drużyny, w przyszłości wybiorą. Ale dobrze wiemy, że żeby dokonała się ta przebudowa, o której wszyscy mówią, i aby Oklahoma za kilka lat znowu była zdolna walczyć o mistrzostwo, no to jest jednak potrzeba, aby zdobyć w drafcie więcej niż jednego tego utalentowanego zawodnika. Natomiast wiele osób porównuje tą przebudowę do przebudowy Brooklyn Nets, kiedy oni wymienili też na piki właśnie Kevina Garneta i Paula Pierce'a do Brooklyn Nets. Jak dobrze wiemy, Boston budują regularnie swoją drużynę i cały czas te wybory w drafcie mają, więc to pokazuje, jaką drogą może pójść Oklahoma. Ale jest jedna różnica między Oklahomą a Bostonem, że Boston w tamtym momencie nie miał zawodnika, na którym już mógłby zacząć coś budować. Natomiast Oklahoma na chwilę obecną, tak jak Lu Dort i Darius Bazley mają ze sobą tylko jeden dobry sezon, tak co do osoby Shaia Gilgeous-Alexandra jestem spokojny, że wokół niego można budować drużynę. Więc już ten pierwszy człon nowej, przebudowywanej Oklahomy jest. A co do osób właśnie Ala Horforda, Georgia Hilla i Trevora Arizy, podejrzewam, że co najmniej jeden z nich przed startem sezonu zostanie wymieniony bądź zwolniony, bo jednak wydaje mi się, że Oklahoma nie chce płacić dużych pieniędzy takim właśnie weteranom, bo mogliśmy to zaobserwować chociażby przy wymianie Kelly'ego Oubre Jr. do Golden State Warriors, który jest młodym zawodnikiem na 17-milionowym kontrakcie. I wydaje mi się, że jego kontrakt był główną przyczyną, dlaczego sam Presti się go pozbył. No a z drugiej strony na pewno ten wybór był podyktowany faktem, że Oklahoma chce tankować. A mając w składzie Kelly'ego Oubre, SGA i innych zawodników, tankowanie byłoby trudne. I jeszcze ostatnim zdaniem odniosę się do Ala Horforda i George'a Hilla tylko, że jestem spokojny, że i jeden i drugi w Oklahomie będzie kręcił lepsze statystyki niż Horford w Filadelfii, czy George Hill w Bucks, czy gdziekolwiek indziej. I podejrzewam, że oni albo zimą, albo za rok zostaną wymienieni za kolejne piki. Jestem wręcz tego pewien, natomiast w tym roku oni będą, tak jak mówisz, w roli weteranów. Jeszcze tylko i wyłącznie jednym słowem, tu się zgadzam, akurat Al Horford wraca na swoją nominalną pozycję numer 4. Mam nadzieję, że świetnie się w tym odnajdzie, bo wiemy, że jest to zawodnik o nieprzyciętnych umiejętnościach, ale ja się tego chciałem się do Ciebie dopytać, czy przypadkiem nie ma takiego planu, żeby teraz jak mamy 17 pików przygotowanych na przyszłościowe wybory w draftach, czy nie ma opcji, żeby to spakować w jakąś paczkę i wysyłać innym drużynom, żeby wspinać się w drafcie troszeczkę wyżej? To znaczy, Tomek, no ale jak można się wspinać wyżej, jeżeli podejrzewam, że Oklahoma będzie jedną z 5 najgorszych drużyn w lidze. Jestem wręcz tego pewien, bo ruchy same Prestiego z ostatnich dni to pokazują. On, mimo że cały czas te wymiany robił, to tak naprawdę do momentu, w którym znalazł się teraz, on cały czas tworzył drużynę, która w lidze NBA na pewno nie znalazłaby się na samym końcu. Dopiero teraz, kiedy on pozbył się tych wszystkich zadaniowców, Oklahoma wygląda, no myślę, na jedną z 5 najgorszych drużyn w lidze, więc ciężko się będzie wspinać wyżej, jeżeli chodzi o draft NBA za rok, za 2 czy za 3. Podejrzewam, że oni będą pakować te swoje wpiki w paczki i wysyłać do innych ekip dopiero kiedy znajdą się na tym odpowiednim etapie przebudowy. Bo teraz sam no i właśnie o to mi chodziło, właśnie do tego chciałem zmierzać. No to jasne, no to za 3-4 lata oni mogą takie paczki tworzyć, ale podejrzewam, że najbliższy draft i draft 2022 roku, no to nie ma opcji, Oklahoma będzie wybierać sama zawodników, nie będzie szukała żadnych dużych, wolnych agentów, będą chcieli po prostu spokojnie sobie tą drużynę tworzyć, bo wybór Aleksieja Pokusewskiego to pokazał, że plan przebudowy Oklahoma jest długoterminowy, bo wiele osób mówi, że Pokusewski to jest skrzyżowanie Kevina Duranta i Nikoli Jokicia, więc to są tylko przewidywania i ludzie lubią takie głośne nagłówki. Ale być może coś w tym jest, bo jeżeli Pokusewski przytyje 15-20 kilo, bo podejrzewałem, że tyle on teraz musi przytyć na przestrzeni 2 lat, żeby radzić sobie fizycznie w NBA, to może być to naprawdę dobry zawodnik i wart tego, aby właśnie Oklahoma, tak jak to zrobiła w tym roku, pójść w drafcie wyżej. Tylko pamiętaj, że to jest życzenie myśleniowe, bo mamy wiele przypadków z przeszłości, nie obrażając Pokuszewskiego, ale na ten moment to jest cały czas no name dla średniego kibica Stanów Zjednoczonych, dla kibica NBA, to może naprawdę iść w jedną albo w drugą stronę, więc tutaj właśnie wszystko musi się dobrze ułożyć, żeby się okazało, że to jest kolejna gwiazda. Sam najlepiej, Tomek, wiesz, jaka była moja reakcja na wybór Pokuszewskiego, że ja nie byłem zachwycony. Więc ja jestem świadom tego, że to może nie wypalić. Jestem świadom tego, że ten cały projekt może nie wypalić, a jeżeli ten cały projekt nie wypali, to Oklahoma będzie ligowym średniakiem przez następne 15 lat, więc jest duże ryzyko, ale jest ryzyko, jest zabawa. No, trzeba się z tym pogodzić i oczekiwać, co się wydarzy za te 3-4 lata, bo wtedy będziemy mogli na pewno więcej powiedzieć na ten temat. I dobra, Tomek, byliśmy w mojej Oklahomie, to idziemy do twojego Toronto. Fred VanVleet głośnie zapowiadał, że idzie po pieniądze, a okazało się, że pieniądze leżały na ziemi w Toronto. Słuchaj, wystarczyło tylko się schylić i podnieść, tak więc mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku, że prawdopodobnie to jest tylko i wyłącznie taka gra słowna, jeśli chodzi o to wymuszanie tej większej ilości pieniędzy, jeśli chodzi o zarobki Freda VanVleeta. Nie było opcji według mnie przez żadną chwilę, że Fred przejdzie do jakiegokolwiek innego zespołu, a tym bardziej do zespołu, który ma o wiele mniej ambitne cele niż zespół z Kanady. W trakcie sezonu było kilka razy podkreślane przez VanVleeta, jak dobrze się czuje w Toronto, jak bardzo jest im wdzięczny całej organizacji za to, że mógł zaprezentować swoje umiejętności, rozwijać je i ostatecznie być mistrzem NBA. Tak więc tutaj jesteśmy związani z Fredem VanVleetem na kolejne lata i jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo para z Kylem Laurym to są naprawdę dwa takie fajne małe bulldogi, na których można liczyć. Wiadomo, że problem wzrostu jest tutaj kluczowy, natomiast na pewno w sezonie zasadniczym i w pierwszych rundach playoffs możemy na pewno walczyć bez problemu z resztą konferencji. Tutaj jest naprawdę żaden kłopot. Natomiast kłopotem jest podpis Sergeja Ibaki w Los Angeles Clippers. Straciliśmy bardzo ważnego podkoszowego, który świetnie uzupełniał rotację czwórek i piątek w naszym zespole w poprzednich latach. Jest to wyrwa, którą będzie trzeba jakoś załatać. Wiemy, że jeszcze cały czas zespół Toronto flirtuje z Markiem Gasolem, żeby, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej w wywiadzie chociażby z Giancarlo Navasem, że niby jego opcja przejścia do Barcelony to już jest pewniak. Okazuje się, że niekoniecznie, bo i zarówno Los Angeles Lakers rzucają swoje maski i na Marka Gasola, jak i Golden State Warriors. A dosłownie przed chwilą padła informacja, że również do rozmów wrócili włodarze Toronto. Jest Hassan Whiteside, jest DeMarcus Cousins, którzy być może podpiszą. Były plotki o tym, że jeśli nie Serge Ibaka, to Tristan Thompson mógłby trafić do Kanady, ale wiemy, że on podpisał 2-letnią umowę w Boston Celtics, bo oni też poszukiwali środkowego. Sytuacja jest rozwojowa, na pewno trzeba tą lukę uzupełnić, bo nie mamy tak naprawdę z zawodników, którzy są pod kontraktem, żadnego zastępstwa, jeśli chodzi o pozycję numer 4. Trzeba to jak najszybciej załatwić. Wydaje mi się, że jeśli będzie to jedno z tych nazwisk, o których wspomniałem, jakość zespołu nie będzie obniżona i też będziemy mogli mówić o zespole, który walczy o czołową czwórkę w konferencji. Czołowa czwórka Czołowa czwórka w konferencji wschodniej, to w sumie... Podkreśliłem walka o czołową czwórkę w konferencji. Bo jeżeli spojrzymy na wschód, no to kogo tam teraz upatrujesz jako najmocniejsze ekipy? Miami Heat, Boston Celtics? Brooklyn Nets. Kogo widzisz później? Brooklyn to duża niewiadoma, powiem tobie szczerze. Tak, ale wiesz co, jakość Kevina Duranta i Kerry'ego Irvinga nakazuje spokojnie myśleć, że będą na pewno w czołowej trójce, bez nawet mniejszym okiem. No i co zostaje jeszcze ci Indiana Pacers, Philadelphia 76ers i Toronto Raptors. To są te zespoły, które będą na pewno w playoffach za rok i kwestia, jak się tylko ułożą w kolejności. A Atlanta Hawks? To jest to, co ci mówiłem w jednym z naszych poprzednich odcinków. Atlanta Hawks to jest na pewno zespół, który będzie nowym zespołem, jeśli chodzi o playoffs w najbliższym roku. no zwróć uwagę, co się dzieje. My mówiliśmy do tej pory o tym, że ten skład naprawdę zaczyna kiełkować. Trae Young jako lider, Clint Capela jako w końcu podkoszczowy zawodnik wnoszący coś zarówno po ofensywnej i defensywnej stronie parkietu. Fantastyczny wybór w drafcie o Niejki Okongu, a do tego jeszcze, i mówię, cała ta młodzież, o której mówiliśmy, czyli zarówno Deandre Hunter i Cam Reddish i Kevin Huerter. I do tego dwa, według mnie, mega podpisy, czyli Danilo Gallinari i Rajon Rondo, Trae Young ze wsparciem, z dobrym mentorem, sam motyw playoff Rondo w Atlancie bardzo, bardzo wygląda ekscytująco. No i Danilo Gallinari, dobry strzelec, zawodnik, na którym można często polegać, oczywiście jeśli dopisuje mu zdrowie. Jestem, tak jak mówiliśmy sobie o Phoenix Suns, że oni wskakują od razu do walki o 5. miejsce i są na pewno pewniakiem do awansu do playoff, tak mówię sobie, że Atlanta Hawks na pewno, ja tutaj Atlancie przypisuję miejsca 6-8 w kolejnym sezonie, no bo jakby mając na papierze taki skład, jesteś już praktycznie zobowiązany do tego, żeby w playoffach się pojawić. No i tym bardziej spójrzmy, że Trae Young też, to jest pewne, że on będzie robił znowu progres, to będzie lepszy zawodnik niż był rok temu. Co do ruchów Atlanty, mam tylko jeden tutaj mały problem. Uważam, że Danilo Gallinari został przepłacony. Słyszeliśmy bujne zapowiedzi Danilo Gallinariego, że on nie idzie po pieniądze, ale idzie po pierścień. Tego pierścienia w Atlancie Hawks nie dostanie. Jestem tego pewien, na pewno. I to nawet jeżeli mówimy tutaj o perspektywie 3-letniej, to Hawks tego pierścienia nie dostanie i podpisał gruby, naprawdę gruby 3-letni kontrakt wart 61 milionów, czyli będzie zarabiał ponad 23 miliony średnio za sezon. No nie wiem, uważam, że było można podpisać Danilo Gallinariego na znacznie przyjemniejszych warunkach. Chyba że o czymś nie wiemy, a na pewno o czymś nie wiemy, być może były inne ekipy, które zapatrywały się na usługi Danilo Gallinariego i dawały też wysokie sumy, więc Hawks musieli tą kwotę przebić. Nie wiem tego, ale ogólnie uważam, że Danilo Gallinari jest przepłacony w tym momencie i patrząc też na jego stan zdrowia, dobrze wiemy, że ostatni sezon w Oklahomie odpukać był dla Danilo Gallinariego bezkontuzyjny. Nie miał problemów ze zdrowiem, natomiast dobrze wiemy, że na przestrzeni ostatnich sezonów, czy to w Clippers... Ale sam Mateusz jest w stanie pozytywnie ocenić, tak? Jego sezon poprzedni w Oklahomie. No tak, no na pewno bardzo pozytywnie. Był to zawodnik, który rozszerzał grę. Na pewno nie jest on dobrym obrońcą. Tutaj możemy mieć z tym jakieś problemy, ale jest on wysokim, który rozszerza grę, czyli jest zawodnikiem, którego w dzisiejszych czasach drużyny poszukują. Tylko... co do ruchu, nie mam żadnego problemu. Chodzi mi tylko o kwotę, za jaką został podpisany. Rajon Rondo, tutaj na pewno, Tomek, się ze mną zgodzisz, że w sezonie regularnym fajerwerków porażanie nie powinniśmy się spodziewać. To jest zawodnik na takim etapie kariery i na takim poziomie, że on jest świadomy, że w sezonie regularnym przemęczać się nie trzeba, więc nie spodziewam się tutaj niesamowitych występów. Natomiast w playoffach to będzie... wartość i doświadczenie, które jest warte każdej sumy pieniędzy. I też dlatego zwróć uwagę, że Atlanta Hawks również podpisali Chrisa Dana. Jest to też zawodnik, który jako backup point guard bardzo dobrze się wywiąże ze swojej roli. Wiem, że ostatnie lata też cały czas progresował, jeśli chodzi o statystyki i to jest jakby idealne potwierdzenie twoich słów, że tutaj nie będziemy widzieli przemęczającego się Rajona przez cały sezon i swoją rolę też na pewno Chris Dan jako zmiennik Trae Younga ważną rolę odegra. A propos Hawks, to muszę jeszcze i Tobie powiedzieć, Ciebie zapytać, że jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał sam Trae Young, bo dobrze wiemy, że przez te jego pierwsze 2 lata kariery w NBA on w Hawks mógł robić naprawdę wszystko, drużyna była podporządkowana zdecydowanie pod niego i nie zaprzeczam, że w tym momencie również jest i będzie podporządkowana Trae Youngowi, ale jednak będzie miał on więcej opcji, większą liczbę zaufanych kolegów, do których będzie mógł spokojnie oddać piłkę i od których będzie czuł to wsparcie i tą pewność w grze, więc jestem ciekaw, w którą stronę pójdzie Trae Young, czy on dalej będzie kręcił niesamowite liczby, tak jak to robił w tym momencie, czy jednak będzie on bardziej takim kreatorem. Jestem ciekaw właśnie, jak w tej roli odnajdzie się Trae Young, bo to jest jednak młody zawodnik, no i będzie musiał mimo wszystko na pewno w tym sezonie przyzwyczaić się do nieco innej gry. Też pamiętaj jeszcze, że każdy medal ma 2 strony i teraz obecność tych nowych zawodników, którym można zaufać, będzie powodowało, że on sam będzie miał z piłką w rękach troszeczkę więcej miejsca. Więc kwestia koncepcji, jaką coach Larry Drew narzuci swojemu zespołowi. Natomiast jak spoglądam na skład Atlanty, pierwszy raz od wielu lat widzę, gdzie praktycznie na każdej pozycji mamy po dwóch wartościowych zawodników. I wydaje mi się, że to wypali na 100%, więc jestem naprawdę również podekscytowany tym, co będzie się działo w Atlancie w następnym sezonie. I sama, tak jak powiedziałeś, rola Treya Younga w tym wszystkim, bo on będzie musiał teraz sprawdzić już nie tylko jako lider pod kątem zdobywania punktów, ale będzie to musiał być naprawdę lider pełną gębą, lider drużyny, który nie będzie tylko dbał o swoje statystyki, ale będzie również musiał sprawdzić, że ci wartościowi zawodnicy naokoło niego będą też grali na odpowiednim poziomie. Tak więc naprawdę, tak jak mówiliśmy o Suns, możemy spokojnie mówić o Hawks jako o zespole, który zrobi naprawdę fajny krok do przodu. To przejdźmy do następnego tematu. New Orleans Pelicans. Czy ta drużyna według Ciebie też zrobi duży krok do przodu? Pozyskali Stevena Adamsa. I muszę tutaj powiedzieć szczerze, że co do tego ruchu, w sensie mam pewne wątpliwości, bo nie wiem, jaka jest potrzeba Nowego Orleanu, aby płacić za centra, jakim jest Steven Adams, 25 milionów. Osobiście kocham Stevena Adamsa jako człowieka, jako zawodnika, widzę jego wady i pewne ograniczenia, a wręcz nawet duże ograniczenia, bo jest to zawodnik, który jak na standardy obecnej NBA jest bardzo archaiczny i nie wiem, czy on jest w stanie tą pewną barierę przekroczyć. Tutaj wymieniłem kilka zdań z kibicem Nowego Orleanu na Twitterze, który z tego ruchu jest zadowolony, że Steven Adams stworzy idealny duet z Zionem Williamsonem. Ja co do tego mam pewne wątpliwości i nawet jeżeli te wątpliwości, mówię, nie tyczą się samej gry tego duetu, to jednak nie uważam, że Nowy Orlean na tym etapie, na którym się obecnie znajduje, powinien płacić 25 milionów za obecność w składzie takiego centra, jakim jest Steven Adams. I ja wiem, że on będzie super gościem w szatni, że będzie on tą drużynę scalał, że będzie on, można powiedzieć, mimo wszystko już swego rodzaju weteranem, mimo jego młodego wieku, bo ma dopiero 27 lat. Ale jednak jestem tak, można powiedzieć, sceptycznie i ostrożnie do tego ruchu nastawiony. A co Ty, Tomek, na ten temat sądzisz? Słuchaj, ja Ci powiem tak, że mówisz o Stevenie Adamsie jako archaicznym zawodniku. Uważam, że ta archaiczność może być wykorzystana właśnie w układance z Lonzo Ballem. Jeśli chodzi właśnie o granie, współpracę z rozgrywającym, może to być fajnie wykorzystywany zawodnik chociażby w sytuacjach pick and roll i niekoniecznie uważam, że to będzie niewypał, więc zarówno tutaj właśnie w grze z rozgrywającym, jak i w parze podkoszowej z Zionem Williamsonem może to naprawdę fajnie wypalić. Już tutaj kibice prognozują przecież, że to będzie ściana nie do przejścia, jeśli chodzi o Adamsa i Ziona razem. Pytanie jest po prostu takie, jak duży progres będziemy widzieli w grze Ziona Williamsona, bo wiemy, że ta drużyna już staje się po tradzie Jrue Holiday'a, idzie w kierunku takim, że wszystko idzie jakby na barki byłego zawodnika Uniwersytetu Duke. Zion musi naprawdę zacząć pokazywać, że może sam powoli prowadzić ten zespół do sukcesu. Wiadomo, że to jest początek jego kariery, wiemy dobrze o jego problemach zdrowotnych i problemach z przygotowaniem swojego ciała do trudów walki. Podobno 10-15 kilo. Tak, to już oficjalne informacje są? Oficjalne nie, pojawiały się jakieś zdjęcia, na których wygląda zdecydowanie smuklej niż wyglądał, ale dobrze pamiętamy. Ale dobrze pamiętamy, że przed bańką też na pewno widziałeś tego zdjęcie z siłownią w maseczce, a później tak. No to wtedy było nastawienie, że niby jest fenomenalnie przygotowany fizycznie, natomiast wiemy dobrze, że tak jak mówisz, tutaj kluczowa kwestia jest, żeby zrobiło się trochę mniej Ziona, żeby to wszystkie jego stawy nie były tak bardzo obciążone. Ale wracając do samego sedna, Steven Adams. Jest to na pewno lepszy zawodnik niż Derrick Favors. Ja się pod tym podpisuję. Jeszcze też się dopytam, czy Ty się z tym zgadzasz, Mateuszu, że to jest ulepszenie względem Derricka? Jeden do jednego na pewno. To jest na pewno ulepszenie, jeżeli patrzymy tutaj, porównujemy indywidualnie Derricka Favorsa i Stevena Adamsa, ale tak jak mówię, to Ty powiedziałeś, Tomek, że to będzie para nie do przejścia pod koszem, ale jeżeli spojrzymy od drugiej strony, to która drużyna dzisiaj zdobywa większość punktów spod kosza? Nie wiem, czy jest taka ekipa, no chyba, że Detroit Pistons. No Detroit Pistons będą mogli się masować w tym roku z Zionem i Stevenem Adamsem, bo mają kim, ale oglądałeś na pewno jak nie całą serię, to pojedyncze spotkania Oklahoma City Thunder, Houston Rockets. I widziałeś tam, że Steven Adams w tej nowoczesnej koszykówce przeciwko niskim składom nie radzi sobie najlepiej. Jeżeli Stevena Adamsa wyciągnie się na obwód, no to jest mismatch totalny. W swoich pierwszych sezonach w Oklahomie, to był rok 2016 i seria playoffów z Golden State Warriors, Steven Adams wyglądał naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o obronę na obwodzie i potrafił on nawet zmusić Stephena Kerego do oddawania airboli. Natomiast gdzieś w tych kolejnych latach Steven Adams przestał być aż tak dynamiczny, mimo że, podkreślam, to jest cały czas młody zawodnik, ale przestał być tak dynamiczny i jednak na obwodzie on nie radzi sobie w obronie totalnie. I też, jeżeli spojrzymy, to boję się o spacing tutaj w Nowym Orleanie, bo dobrze wiemy, że Lonzo Ball rzuca średniawo, Brandon Ingram, o jego rzut jestem spokojny. Eric Bledsoe też nie jest wybitnym strzelcem. Eric Bledsoe też nie jest wybitnym. Mają zadaniowców, którzy tam pewnie z załuku postraszyć potrafią, ale jeżeli przewidujemy, że w jednym składzie ma grać Steven Adams i Zion Williamson, do tego dochodzi nam na rozegraniu, nie wiem, Lonzo Ball, Eric Bledsoe, nie ma różnicy. No to nie mamy tutaj zawodników, którzy będą, nie wiem, straszyć przeciwników rzutem z dystansu, czy nawet z pół dystansu. Więc tutaj... Słuchaj, ja tylko nawiązując do tego właśnie, co powiedziałeś o tej archaiczności. Ten styl archaiczny Stevena Adamsa będzie idealnie, mi się wydaje, dopasowany do samej gry Nowego Orleanu, bo mi się wydaje, że Nowy Orlean będzie chciał zaprezentować właśnie ten oldschoolowy basket, albo przynajmniej ten z przed ery shooterów i, tak brzydko mówiąc, naparzania za 3 punkty. Czy to się sprawdzi? Bo wiadomo, że tak się obecnie w koszykówkę nie gra, ale być może siłą właśnie Nowego Orleanu będzie to, że będą starali się wepchnąć tą piłkę jak najbliżej kosza. No, nie wiadomo, czy to odniesie sukces, może być to całkowity niewypał, ale na pewno w tą stronę będą chcieli iść. Z takim rozgrywającym, z takimi podkoszowymi, tak jak powiedziałeś, tam strzelców brak, jedynie możemy tutaj mówić o J.J. Rediku, który na pewno regularnie będzie splashował z załuku, ale wyczuwam właśnie, że to będzie taki sentymentalny powrót do takiego masowania się pod koszem zarówno Stevena Adamsa, jak i Ziona Williamsona. No, powiem tobie szczerze, później przejdziemy do kolejnego tematu, że szkoda z perspektywy kibica Nowego Orleanu, gdybym takowym był, że z drużyny odszedł Jrue Holiday. To było naprawdę... jak słucha się podcastów z samymi zawodnikami NBA, to wielokrotnie słyszy się od nich, że najbardziej niedowartościowanym zawodnikiem w lidze jest właśnie Jrue Holiday, ale chyba ten mit padł razem z ceną, jaką musieli zapłacić Milwaukee Bucks za pozyskanie właśnie Jrue Holiday'a. Co sądzisz o tej wymianie, jako o pozyskaniu Jrue Holiday'a przez Milwaukee Bucks oraz o samej cenie, jaką Bucks musieli za niego zapłacić? Słuchaj, my wiemy, że jeśli chodzi o Milwaukee Bucks, to chyba tutaj cena nie gra roli, bo wiemy dobrze, że tutaj jest jedna główna misja, którą trzeba załatwić, czyli zagwarantować zadowolenie Janisa Antetokounmpo i utrzymać swojego franchise playera na dłuższe lata w swoim zespole, więc mi się wydaje, że tam nie ma kwestii liczenia pieniędzy i nie będzie żadnego problemu z płaceniem podatku od luksusu. Więc wiadomo, że jeśli trzeba było coś zrobić, to na pewno management Bucks był zdecydowany na to, żeby przepłacić, tak więc szybko były zrobione 2 wymiany, żeby pokazać, że wszystko ma iść w formie, jakby wszystko ma być podporządkowane pod rozwój drużyny, pod przygotowanie lepszych zawodników wokół Janisa. Sam pomysł z Jrue Holidayem wygląda naprawdę na fajny, bo to jest, tak jak mówiliśmy, zawodnik, który ofensywnie wywiązuje się z swojej roli, ale przede wszystkim też defensywnie. Pracuje haruje przede wszystkim jak mróweczka. Jest zawodnikiem, który nie roztwarza żadnych problemów, jest dobrym duchem, jeśli chodzi o szatnię. Zawodnicy bardzo ciepło się wypowiadają na temat Jrue, więc tutaj tak naprawdę bez względu na cenę, wiadomo, że jest troszeczkę dużo pieniędzy wydanych na tego zawodnika, ale wydaje mi się, że te pieniądze były warte. Natomiast tutaj fajnie by się opowiadało o Nowym Orleanie, mówiąc pod kątem tych obu wymian, które miały mieć miejsce. Natomiast wiemy, że druga została wstrzymana. Wiemy, że problem był z Bogdanem Bogdanowiczem, który nie wyraził zgody na to, żeby grać w Milwaukee Bucks i przetestuje wolny rynek jako zastrzeżony wolny agent, więc cała ta wymianka stanęła. Ja się zastanawiam, zresztą od razu się zastanawiać, czy to może spowodować, że Janis może zacząć mieć tak zwane second thoughts, czyli może mieli wątpliwości. Wydaje mi się, że niekoniecznie. W ekipie z Milwaukee są wszyscy przekonani, że to nowy kontrakt będzie podpisany i tak mi się też wydaje, że będzie. Natomiast Milwaukee muszą wymyślić coś innego, żeby tą lukę po fiasku z Bogdanem Bogdanowiczem sobie uzupełnić. Wiem dobrze, że Ersan Jasowa jest wyautowany. Zobaczymy, jakie będą ruchy na przyszłość. A Tomek, nie wiem, czy to ja z tobą rozmawiałem na temat tego, że być może, ja nawet się cieszę, że ta wymiana nie doszła do skutku. Pozostaje Donte DiVincenzo. Donte DiVincenzo, właśnie. I patrząc w długiej perspektywie, uważam, że Donte DiVincenzo może być zawodnikiem pokroju Bogdana Bogdanowicza spokojnie, bo mogliśmy na przestrzeni ostatniego sezonu obserwować jego niesamowity postęp. I być może nie w tym sezonie, ale być może dopiero za 2 bądź 3 lata, ale Donte DiVincenzo naprawdę może być spokojnie Bogdanem Bogdanowiciem, więc koniec końców, patrząc na to, że oczywiście Bucks musieliby dopłacić Kings za Bogdana Bogdanowicza, gdyby do tego sink and trade doszło, to kibice Milwaukee Bucks naprawdę moim zdaniem powinni się cieszyć, bo Donte DiVincenzo moim zdaniem to jest niesamowity zawodnik. I on być może All-Starem nigdy nie będzie, ale to jest zadaniowiec. Ale będzie fenomenalnym zadaniowcem wywiązującym się. To będzie zadaniowiec, o którego drużyny walczące o mistrzostwo będą się zabijać i Giannis powinien się cieszyć, że ma takiego gościa w swojej drużynie. To... Słuchaj, i jeszcze trzeba koniecznie wspomnieć o innych podpisach Milwaukee, które nastąpiły, bo wiemy dobrze, że jest Bobby Portis, wiemy dobrze, że jest DJ Augustin i przede wszystkim to, na co zwracałem uwagę podczas draftu, mój sleeper Jordan Nwora z Louisville, ten fantastyczny super strzelec, tak, też trafił najlepszy do Milwaukee. Najlepszy strzelec w tym drafcie chyba nawet. Tak mi się wydaje, więc nie jest aż tak bardzo źle, natomiast wiemy dobrze, że trzeba zawsze czegoś ekstra, żeby móc walczyć o finał NBA, o mistrzostwo. Jak patrzymy na papierze, na ten moment jestem w stanie od razu momentalnie powiedzieć, że ta ekipa nie jest w stanie osiągnąć sukcesu, jakim jest zdobycie tytułu, ale czekamy jeszcze na kolejne ruchy, bo to jeszcze wszystko może się wydarzyć. Natomiast wymiana Bobby'ego Portisa jeśli chodzi o pozyskanie Bobby'ego Portisa kosztem Robina Lopeza, który jest w Waszyngtonie, wydaje mi się na plus. DJ Augustin naprawdę rozgrywający, na którym można polegać, i Jordan Nwora, super strzelec. Miejmy nadzieję, że też się otworzy w NBA. Mamy na pewno, porównując Bucks z tego sezonu i z sezonu, który startuje 22 grudnia, no to wydaje mi się, że już na chwilę obecną Giannis ma zdecydowanie większe wsparcie z ławki. Przynajmniej to jest taki pierwszy wniosek, który z tych ruchów można wyciągnąć. No i oczywiście Jrue Holiday'a na pozycji rozgrywającego, co też jest dużym, bardzo dużym upgrade'em względem Erika Bledsoe'a. Tak, potwierdzam to, oczywiście. Miejmy nadzieję, że Giannis też na to patrzy w ten sam sposób, bo wiadomo, że jeśli cokolwiek wydarzyłoby się dziwnego, Giannis jednak zmieniłby swoje zdanie i postanowił przenieść swoje talenty chociażby do Miami Heat, wstrząsnęłoby to na pewno ligą NBA. Masakrycznie takiego trzęsienia ziemi nie spodziewaliśmy się w ogóle, zwłaszcza, że są już przesłanki, że będzie to podpis związany z przedłużeniem kontraktu. Ale na pewno, tak jak mówisz, Giannis też to spokojnie zauważa, że ławka tutaj jest zaprojektowana i skład jest ustabilizowany, tylko mówię, czekamy jeszcze na jeden ruch ze strony Bucks, żeby dopiąć te ostatnie transakcje, aby ten skład faktycznie był przygotowany do walki o mistrzostwo. Mhm. A Tomek, przejdźmy do Houston Rockets i powiedz mi, co sądzisz o podpisaniu kontraktu Rockets z Christianem, jak się nie mylę, z Christianem Woodem. Moim zdaniem to jest bardzo dobry ruch, który pokazuje, że Houston Rockets wracają w końcu do wysokiego centra i jednocześnie przyznają się do tego, że postawienie na small ball w poprzednim sezonie było pomyłką. Tylko powiem to być tak, może nie na temat nawet Houston Rockets, ale nie mam pojęcia, co zrobili Detroit Pistons, że oddali i nie podpisali Christiana Wooda, a wydali pieniądze na 4 centrów, nie mam pojęcia. O Pistons jeszcze będziemy mówić, no bo oni chyba szukają każdego środkowego, który jakby nie ma obecnie pracodawcy, więc oni zbierają wszystkich, zapraszają do siebie. Słuchaj, ja obserwowałem Christiana Wooda naprawdę z ręką na sercu, nie że jestem jego wielkim fanem, ale po prostu miałem tego zawodnika w swojej drużynie fantasy basketball, dlatego starałem się być na bieżąco z jego wynikami, jego rozwój bardzo mnie interesował, więc widziałem te przebłyski, które notował w Milwaukee Bucks, czekałem tak naprawdę tylko na troszeczkę więcej szans, jak będzie otrzymywał. Potem po transferze do Detroit faktycznie się otworzył i wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Zawodnik, który dysponuje dobrym rzutem, jest rzucana w fajnej skuteczności, zdobywa dużo punktów. Przy tych ograniczeniach czasowych, które były właśnie związane z tym, że tam odbywały się wymiany, tak sezon skończył z prawie 14 punktami. I tak jak trener Silas, nowy trener Houston Rockets, zapowiadał, że kończy z tą krótkotrwającą erą small ballu, wraca do tradycyjnego grania. Jeśli chodzi o Houston Rockets, na pewno transakcja, która przyniesie im wymierne korzyści, bo jest to zawodnik, który będzie wnosił sporo po ofensywnej stronie parkietu, a wiemy, że Houston Rockets w tym swoim zestawieniu są nastawieni na ofens, więc jest to kolejny strzelec. Wiemy, że jeśli chodzi o rzucanie punktów, scoring, w Houston Rockets to jest wartość nadrzędna i Christian Wood na pewno się tutaj odnajdzie i na pewno będzie poważnym wzmocnieniem zespołu. Znaczy wiesz, mówić, że Christian Wood się odnajdzie, ale na razie nie wiemy, gdzie tak naprawdę Wood mógłby się odnaleźć, bo tak, Russell Westbrook podobno zażądał transferu, James Harden podobno też chciałby odejść z Houston Rockets. W ostatnich dniach te doniesienia ucichły, ale tak naprawdę wydaje mi się, że Rockets w tym sezonie, w tym off-season właściwie, nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Tam tak naprawdę może się wydarzyć wszystko, a jeżeli coś wydarzy się w Houston Rockets, to wstrząśnie całą ligą, bo albo poleci Russell Westbrook, albo poleci James Harden, a być może te wszystkie plotki są tylko plotkami i obu tych zawodników zobaczymy w Houston Rockets. I zakładając pozytywny scenariusz, optymistyczny, czyli że obaj zostają w Houston Rockets i dostają Christiana Wooda jako wsparcie, no to powiem Tobie, że wygląda to zdecydowanie lepiej niż wyglądało to rok temu. Tak jak mówiłem Tobie przed rozpoczęciem nagrywek, że moim zdaniem Christian Wood już na teraz jest lepszym zawodnikiem niż był Clint Capela w Houston Rockets rok temu. Tak? Rok temu, ile się nie mylę. Więc na pewno to jest... Tak, tylko że tam przez jedną część sezonu, bo poszła wymiana, prawda? Do Hawks. Więc no mówię, no moim zdaniem to jest na pewno upgrade dla Houston Rockets, który da im nowe możliwości gry. Bo dobrze wiemy, small ball nie wypalił, teraz dostają centra mobilnego, może nie najlepszego w defensywie, ale mobilnego, który umożliwi im nowe zagrywki, nowy sposób gry. I właśnie, no i w końcu ktoś będzie mógł te piłki po niecelnych rzutach Russell Westbrooka czy Jamesa Hardena w końcu zbierać. A tych jest sporo czasami. A tych jest, no szczególnie, no tak, no co tu się dużo kłócić, jak jeden i drugi potrafi zagrać na skuteczności 1 na 13 za 3. Znaczy tutaj bardziej mówię o Jamesie Hardenie, ale Russell Westbrook też potrafi siekać mecze na skuteczności 20% z gry, ogólnie patrząc. PJ Tucker... Coś kosztem czegoś, jeszcze tylko jedna kwestia, coś kosztem czegoś, wiadomo, że Rockets pozbyli się Roberta Covingtona, który ostatecznie trafił do Blazers. W ogóle ja chciałbym tutaj w tym momencie podkreślić fantastyczny ruch Blazers za podpisanie Roberta i również za podpisanie znowu Melo. Bardzo dziękuję włodarzom Portland, że znowu zaufali Carmelo i będzie mógł dalej go podziwiać w zespole Portland. Ale wracając tutaj, mówię, brak Roberta Covingtona będzie na pewno odczuwalny. Tak jak powiedziałeś, jest Christian Wood, który zablokuje pozycję centra i też podpisuje się po to, że to nie są ostatnie ruchy Houston Rockets w tym sezonie. A myślisz, że ostatnie ruchy zrobili Detroit Pistons, czy jeszcze czają się na jakiegoś wysokiego? Słuchaj, i nie wiem, może Maćka Lampę jeszcze wezmą, bo Maciek Lampę na razie jest. A myślisz, że Marcin Gortat mógłby wrócić z emerytury do Pistons, sobie pograć na minimum weterana? Słuchaj, mi się wydaje, że wysyła informację, że jest gotowy i tam biorą napęczki takich zawodników. Nie, opowiedz jest mi, naprawdę... już poważnie, bo tu teraz sobie poczartowaliśmy, ale jaki jest sens w ruchach Detroit Pistons? Czy oni po prostu chcą naśladować zeszłorocznych New York Knicks, tylko Knicksi podpisywali silnych skrzydłowych, a Pistons postanowili podpisywać centrów? Ja Ci powiem tak, podczas draftu mówiliśmy sobie już chyba poza anteną, że nowy GM Detroit strasznie ambicjonalnie i strasznie zaangażowany chyba podchodzi do swojej pracy. Wiadomo, że to zawsze tak w pierwszym roku się dzieje i chyba nie wszystkie te ruchy są tak naprawdę do końca, od samego początku do końca są przemyślane, bo widzimy, że na razie głębszego sensu i logiki w tym nie ma. Przynajmniej ja na ten moment tego nie zauważam. Oddanie właśnie, tak jak mówisz, Christiana Wooda kosztem Jalila Okafora, Masona Plumlee'ego I to chyba, jak dobrze pamiętam, jeszcze ten backup center z Utah Jazz, Tony Bradley chyba też się pojawił, więc tam naprawdę cała grupa podkoszowych jest w Detroit Pistons. Miałem nadzieję i tym draftem, że będzie wybrany fajny rozgrywający, który pomoże poukładać całą grę w Detroit. Faktycznie Kian Hayes został wybrany, więc nie ma tutaj jakby żadnej wątpliwości. Natomiast co będzie dalej? Wiemy dobrze, że Kian Hayes jest zawodnikiem, który świetnie gra w pick and rollach. Może chodzi o to, żeby miał najwięcej opcji do gry właśnie z wysokimi. A nie wiem, czy widziałeś, przepraszam, że tutaj przerwę, zdjęcie, gdzie 3 albo 4 wysokich stawia zasłonę dla rozgrywającego i podpis, że to będą właśnie Detroit Pistons w sezonie 2020-2021. Słuchaj, no na razie widzimy tak, że Blake Griffin będzie miał na pewno wsparcie w osobie Delona Wrighta, który jako nowy zawodnik do gry ofensywnej został podpisany. Czy to będziemy, na podstawie takich ruchów będziemy mogli mówić o tym, że Detroit Pistons idą w dobrym kierunku? Według mnie nie, tam troszeczkę ciągle tego marazmu i takiego lekkiego chaosu jest. To musi się na pewno w przeciągu kilku lat na pewno się ustabilizować, bo na ten moment nie widzę tutaj szans na pozytywną przyszłość dla Detroit Pistons. I o jednej rzeczy, jak planowaliśmy tematy naszej rozmowy, jedna rzecz nam wypadła z głowy, nie wiem jakim cudem, chyba nawet ten temat przygotowałem, ale zapomniałem tutaj wrzucić. Gordon Hayward okradł Michaela Jordana. Zgodzisz się z tym? Prawda. Z tym, że powiem Ci tak, że uważam, że przede wszystkim Gordon Hayward zadbał o samego siebie i to mi się wydaje pod kątem samego zawodnika wypadł wyśmienicie. Też stwierdził, mi się wydaje, że coś może się w kwestii Charlotte Hornets ruszyć w momencie, w którym się pojawia w zespole LaMelo Ball i istnieje szansa, że to może być zawodnik, który będzie naprawdę jednym z najlepszych zawodników samego draftu. Natomiast Gordon Hayward, my wiemy, że na początku mówił, że pragnie wrócić do domu, do Indiany, tam gdzie grał, stamtąd pochodzi, przepraszam. I bardziej myśleliśmy pod kątem, że to będzie zawodnik, na który już nie będzie stawiał na to, żeby wrócić do roli zawodnika, który ofensywnie będzie rządził zespołem, ale tutaj wiemy, że chyba możemy zobaczyć tą starą wersję Gordona Haywarda z Utah Jazz, który zdobywa naprawdę w okolicach 18-20 punktów. Nie wiem, czy się z nią zgodzisz, czy po tym urazie Gordon Hayward jeszcze będzie w stanie zaszaleć ofensywnie. Tomek, wszyscy chyba czekamy, aby Gordon Hayward wrócił do tego, co reprezentował w barwach jeszcze Utah Jazz, bo przede wszystkim, jak dobrze pamiętasz, przebudowa Boston Celtics, a właściwie budowanie tych nowych Boston Celtics miało się opierać na Gordonie Haywardzie i Kyrie Irvingu. I doskonale pamiętamy, że po 7 minutach spotkania, pierwszego spotkania w sezonie NBA, to był chyba 2018 rok, jak się nie mylę, przeciwko Cleveland Cavaliers, po 7 minutach Gordon Hayward doznał fatalnie wyglądającego złamania nogi, opuścił cały rok i on miał w tamtym sezonie pewne przebłyski w Boston Celtics, ale jednak nie mógł odnaleźć tej starej wersji samego siebie. I powiem Tobie, że wydaje mi się, że w Houston Rockets będzie mu o tyle łatwiej, po pierwsze, że zdjął z siebie pewne oczekiwanie i pewną presję, bo jednak ludzie od zawodnika Charlotte Hornets nie oczekują tyle, ile od zawodnika Boston Celtics. Dał sobie tak naprawdę, moim zdaniem, taki nowy, świeży start. Umożliwi mu to budowanie swojej marki w pewien sposób, myślę, od nowa. Dał sobie taki restart. I teraz zobaczymy, na co tego Gordona Haywarda stać, bo jestem pewien, że on wciąż jest bardzo dobrym koszykarzem. Teraz będzie miał przy sobie LaMelo Balla, PJ Washingtona, Devonte Grahama, będzie właśnie ten Gordon Hayward, jest tam jeszcze chyba Charlotte Bridges, ja się nie mylę. Tak, Miles Bridges, tak, bo Michael jest w Phoenix Suns. I co? No i tak naprawdę Charlotte Hornets na dzisiaj brakuje tylko centra, bo Scottie Zellerem oni... To nie dzwonią do Detroit. Scottie Zellerem oni świata nie zwojują. Detroit mogłoby im tam kogoś oddać. Śmiechem żartem powiem Tobie, że nawet gdyby oni pokusili się na Nerlesa Noela, to byłby na pewno upgrade, który teraz już podpisał z New York Knicks. To byłby upgrade względem Cody'ego Zellera, moim zdaniem. No co? No to jest bardzo, bardzo duży kontrakt, bo to wychodzi, że Gordon Hayward będzie zarabiał 30 milionów średnio za sezon na przestrzeni następnych 4 lat. To jest bardzo dużo. Ale będąc szczerym, pewnie 80% kibiców NBA za 2 miesiące nie będzie pamiętało, ile zarabia Gordon Hayward, tylko będą na niego patrzeć czysto pod względem sportowym i trzymam kciuki za tego zawodnika, bo naprawdę wydaje mi się, że ta kontuzja zahamowała, albo przynajmniej na te 2 sezony zatrzymała w miejscu karierę tego zawodnika. Trochę zamazała kibicom obraz, jakim fajnym, naprawdę dobrym zawodnikiem jest Gordon Hayward. I mi się wydaje, że teraz jest taki czas na odświeżenie tego wszystkiego i przypomnienie, co potrafi ten zawodnik zrobić, kiedy jest liderem ofensywnym zespołu. Tak, no a tak naprawdę my Gordona Haywarda za to, że on podpisał taki kontrakt, obwiniać nie możemy, bo gdyby mi albo tobie ktoś zaproponował umowę w pracy przewyższającą, nie wiem, nasze umiejętności czy średnie zarobki na tym stanowisku, też byś podpisał i byś się nie zastanawiał. Oczywiście, że tak. Pytanie na początku zadałeś, że Michael nam przypłacił. No oczywiście, że przypłacił, ale to już jest jego kwestia, jeśli on tak podchodzi do spełniania swojej funkcji, w sensie, że wydaje lekką ręką kasę na wzmocnienia, co zrobisz. Widocznie on miał intuicję, że to może się zwrócić w pewien sposób i Gordon na pewno pomoże zespołowi w odniesieniu sukcesów na miarę możliwości Charlotte Hornets. Jest na pewno w tym jakiś pomysł. Wiadomo, że MJ czasami podejmuje jako właściciel zespołu decyzje, które nie do końca są zgodne z oczekiwaniami, z właściwą logiką. Ja tylko się zastanawiam jeszcze, Mateusz, powiedz mi, co się stanie, jak MJ podejmie decyzję, żeby jeszcze podpisać właśnie zawodnika na pozycji środkowego z tych, którzy tutaj zostali, chociażby, nie wiem, Hassan Whiteside albo DeMarcus Cousins, czy faktycznie wtedy będziemy mówili, że Charlotte może mieć, bo przede wszystkim, czy oni mają w ogóle możliwość zaoferowania jeszcze jakichś fajnych pieniędzy, a jeśli tak, to czy z takim zawodnikiem na środku będzie można mówić o czymś więcej niż o walce o 8. miejsce? Wiesz co, to sytuacja wygląda tak, że na wschodzie tak naprawdę o te miejsca 6-8 może walczyć, nie wiem, na chwilę obecną podejrzewam, że z 6 drużyn nawet. Bo jeżeli spojrzysz, no to teoretycznie, jeżeli wszystko wypali i zawodnicy Chicago Bulls znajdą się w odpowiedniej formie, to tam też jest paczka młodych, zdolnych zawodników, którzy są w stanie o tą 8. pozycję walczyć. Uważam, że na chwilę obecną Detroit Pistons tą walkę o pozycję numer 8 wypadli, podpisując tych zawodników, których podpisali. Absolutnie się zgadzam. Charlotte Hornets natomiast na pewno są w gronie tych drużyn walczących o miejsce numer 6, 7, 8, ale tak jak mówię, to jest kilka drużyn, które o te miejsca będą walczyć. Ale no w Charlotte Hornets w końcu coś ruszyło, w końcu coś drgnęło. No i mając w swojej drużynie przede wszystkim LaMelo Balla i Gordona Haywarda, odkopali się gdzieś z tego kurzu, w którym się znaleźli na przestrzeni ostatnich lat, bo mówmy się, że tam na Charlotte nikt nie patrzył, chyba że grał tam jeszcze Kemba Walker, to Kemba Walkera było mi przyjemnie śledzić, ale wszyscy bardziej litowali się nad nim, że w tej organizacji się on znajduje. Natomiast w ostatnim roku, słyszałeś, żeby ktoś jakoś bardzo dużo mówił o Charlotte Hornets? No nie. Tylko o Devonte Grahamie. O Devonte Grahamie, tak, no ale ten zawodnik akurat miał gdzie się rozwijać, bo grając w takiej drużynie jak Charlotte Hornets jest to naprawdę, uważam, że przyjemność się przyjemność może nie, ale jest tam na pewno miejsce do rozwoju takich młodych zawodników. Tomek, bo mamy już 58 minut nagrania, a tak sobie przyjrzałem i wypada jeszcze powiedzieć o tegorocznych finalistach NBA. Sixers, ale też Miami Heat, bo oni podpisali na 4 zawodników, jak teraz patrzę. Ponowny kontrakt z Goranem Dragiciem i Milesem Lenardem oraz podpisali jeszcze Avery'ego Bradley'a i i Mo Harklessa. Tak, Mo Harkless, zawodnik na pozycji 4-3, który też fajnie wywiązuje się z swojej roli i uzupełnia właśnie rotację na pozycjach 4 i 3. Słuchaj, wydaje mi się, że skład Miami Heat na pewno będzie pozwalał im myśleć o powtórce osiągnięcia sukcesu poprzedniego sezonu. Nawet nie wiem, czy my wymieniliśmy ich, jak mówiliśmy o kontenderach w konferencji, czy Miami będzie też walczyło, bo powiedzieliśmy o nich, tak, czy nie? Ja chyba Miami powiedziałem na samym początku, że oczywiście oprócz teraz mi się tak przypomniało, że oni zapomnieliśmy, a to przecież też... Jestem na 90% pewien, że wtedy ich wymieniliśmy. Słuchaj, na pewno Bam Adebayo z kolejnym progresem w następnym sezonie, na pewno Tyler Hero z ustabilizowaną formą, no to czego chcieć więcej, skoro ci zawodnicy tacy jak właśnie Duncan Robinson, Tyler Hero, będąc debiutantami, odgrywali bardzo ważne role. To teraz wyobraź sobie tylko, co się dzieje, kiedy to doświadczenie, które nabyli w przeciągu pierwszego sezonu, zacznie procentować, kiedy będą wiedzieli, jak się zachowywać w konkretnych sytuacjach, będą starali się wprowadzać jakieś adjustments do swojej gry, do poruszania po parkiecie. Forma na pewno rzutowa i fizyczna obu tych młodych zawodników będzie lepsza. Do tego dochodzi współpraca z Everyem Bradleyem, który jest wybitnym obrońcą, który będzie na pewno uczył tych młodych zawodników, jak poruszać się po bronionej stronie boiska. Fantastyczny motyw się dowiedziałem, co Miami Heat zrobili, starając się przekonać Gorana Dragicza do gry w Miami Heat. Dowiedzieli się, że spędza swój off-season na Słowenii, w miejscu, w którym spędzał czas. Wykupili miejsce na billboard, który był blisko jego miejsca pobytu, w którym było napisane, że twoja druga drużyna jest zawsze z tobą, w języku słoweńskim, więc fantastyczna robota z ich strony. Skład utrzymany. Fajny wybór w drafcie Preciusa Achiuły, który też jest fajnym bangerem pushowym, porównywanym często do Montrezla Harrella. Miami Heat są na serio i Jimmy Butler już na pewno zaciera ręce, żeby móc znowu odpalić swoje fajerwerki w kolejnej kampanii. Jedyną skazą według mnie gdzieś na tym idealnym, powiedzmy, obrazie Miami Heat jest podpisanie Myersa Leonarda na 2 lata za 20 milionów. Patrząc na to, że za 10 milionów za sezon, średnio licząc, Lakers podpisali Montrezla Harrella, więc... No ale może to była kwestia utrzymania zespołu, żeby ta chemia była, żeby wszyscy byli w jednym miejscu, może taka była koncepcja i pomysł. Być może tak, ale zgodzisz się ze mną, że patrząc czysto na umiejętności, to Leonard chyba nie jest zawodnikiem wartym takich pieniędzy. Absolutnie, nie, proszę Ciebie, no na pewno można wyciągnąć jakąś perełkę za takie pieniądze, która jakościowo jest o wiele lepsza od Myersa. Nie ujmując ci zawodnikowi, bo łatwo się ocenia, siedząc sobie przed komputerem, ale nie jest to na pewno zawodnik wybitny. Dobra, to co, na koniec przechodzimy do Philadelphia 76ers? Kurczę, no trzeba chociaż 2 słowa o tym powiedzieć. Wymiany, w których drużyna pozbywa się Ala Horforda, pozbywa się Josha Richardsona, w ich miejsce pojawia się Terence Ferguson, Seth Curry, robi się miejsce, bo na pewno mamy mniej pieniędzy w tym momencie w rosterze. Czy to według Ciebie, Mateuszu, jest przygotowywanie się pod atak na Jamesa Hardena? I chciałbym, żebyś mi powiedział, czy wyobrażasz sobie wymianę, w której Ben Simmons trafia do Houston Rockets? Wiesz co, no to na razie to jest gdzieś w sferze wyobrażeń może naszych, ale powiem Tobie, że nie, chyba nie widzę Jamesa Hardena w Philadelphia 76ers. W sensie, po pierwsze, nie wiem, jakby to miało zostać właśnie zgrane, jeżeli chodzi o samą wymianę, bo Ben Simmons, to zgodzisz się pewnie ze mną, że to jest zdecydowanie za mało. Tam musiałyby pójść, no na pewno piki, ale podejrzewam, że ktoś jeszcze. Tak, mnóstwo pików i mnóstwo swapów, nie? Tak. Swapów na przyszłość. I na pewno Danny Green, nie? Bo wiadomo, że Danny'ego Greena łatwo się wymienia, też przechodzi zespołu. No, Danny'ego Greena, no tak, no, oczywiście. Ale powiem Tobie, że mimo wszystkich tych głośnych i bujnych zapowiedzi odejścia i Jamesa Hardena i Russella Westbrooka, jestem skłonny powiedzieć, że mimo wszystko oni obaj rozpoczną nowy sezon w barwach Houston Rockets, a jeżeli już ktoś odejdzie, to odejdzie Russell Westbrook. Wątpię, żeby James Harden opuścił Houston Rockets do 22 grudnia. Okej. Ja powiem szczerze, że akurat trzymam kciuki za to, żeby do tej wymiany doszło do skutku, bo chciałbym zobaczyć Jamesa w innej organizacji, sprawdzić przede wszystkim, czy jest w stanie osiągnąć coś innego w innym otoczeniu. Czy nie jest przypadkiem tak, że jego obecność w Houston Rockets powoli staje się toksyczna. I to jest jakby moje nastawienie do osoby Jamesa Hardena, ale ja bym tylko jeszcze chciał się Ciebie dopytać, jak oceniasz jeszcze też ruchy Philadelphia 76ers, bo mamy fajny wybór w drafcie Tyresa Maxeya, mamy podpisanie właśnie Danny'ego Greena, a czy Danny Green trafił po prostu do Philadelphia 76ers i przede wszystkim Dwight Howard jako backup dla Joela Embida. Czy to te ruchy ze strony Sixers Ci się podobają? Nie wiem, co powiedzieć tak szczerze, wiesz, bo o ile wybór w drafcie i pozyskanie danego Greena jest spoko, to tyle podpisanie Dwighta Howarda, teraz tylko szybko rzucę, ile on będzie zarabiał. To jest minimum weterana, 2,5 miliona, 2,6 miliona na jeden sezon. No to tak, nie, no to dobra, to też jest fajny ruch. Ale tam słyszałem, że Dwight Howard był bardzo pożądany przez Joela Embida. Zresztą Joel Embiid podobno gdzieś tam swoje macki w tym podpisie wtrącał. Ale wiesz, Al Horford też miał być ogromnym upgrade'em w drużynie Philadelphia 76ers, a jak się okazało, wszyscy wiemy, sam zawodnik nie był zadowolony z tego okresu. Zresztą tam chyba na Twitterze i jego brat, i jego siostra, tam poszły jakieś komentarze, że w końcu Al Horford się uwolnił z tego toksycznego środowiska, tak? Coś takiego tam było. Tak, zgadza się, że ponoć dużą winą została obarczona organizacja Sixers za to, że taki zawodnik jak Al Horford, a my wiemy, że jednak Al Horford jest to jeden bardziej z klasowych podkoszowych i nie potrafił się odnaleźć, no jeszcze zobaczymy, jak zawodnik, może kiedyś zawodnik sam się do tego odniesie, ale na pewno jakiś kwas został wylany. No dobra, a powiedz mi, kto jest twoim zdaniem lepszym koszykarzem? Dwight Howard czy Al Horford? Na dziś, tu i teraz. Z perspektywy kariery całej czy ostatnich lat? No nie, patrząc tylko na obecną jego dyspozycję, na to jak się, powiedzmy, no, prezentował w ostatnim sezonie, no o tak powiedzmy. No to nie, to bez dwóch zdań to jest Al Horford. To tutaj trzeba oddać, Dwight Howard jest jakby na równi pochyłej, jeśli chodzi o swoją karierę. Nie jest to aż taki szybki zjazd, jak było w poprzednich latach, jest to trochę zahamowane, wiadomo, że teraz mistrzostwo NBA, natomiast to nie jest ten sam Dwight, który był wcześniej. Al Horford cały czas utrzymuje taką stabilną, mniej więcej stabilną formę, która powoduje, że zawsze dodaje zespołowi coś na plus. Jeśli chodzi o Dwighta, no strasznie zmieniła się jego rola na przestrzeni lat, na przestrzeni całej jego kariery, ale porównując tych dwóch zawodników na pewno, jeśli mówię, tylko i wyłącznie kwestia, bo się dopytałem, czy chodzi o ostatni sezon, ostatnią kariery, ale Horford jak najbardziej, zupełnie inaczej byśmy porozmawiali, jakbyś się pytał o całą karierę, no bo tutaj wiadomo, że Dwight Howard to jest Hall of Famer pełną gębą. Pamiętamy jego okres gry w Orlando Magic, gdzie był naprawdę monstrum ofensywnym i zarówno obrońcą roku, jak i zawodnikiem ofensywnie pracującym na bardzo dużej ilości średnich punktów, więc zależy o co pytam. A jeśli chodzi o ostatni sezon, to moja opcja jest Al Horford i teraz pytanie, jak ty się do tego ustosunkujesz? No, czy 76ers na pewno chcieli zwolnić swoje miejsce w Solary Cup, tak jak właśnie rozmawialiśmy wcześniej, a umówmy się, że kontrakt Ola Horforda, podobnie jak to jest w przypadku ze Stevenem Adamsem, patrząc na możliwości i obecną formę zawodników, był zdecydowanie za duży, bo Al Horford chyba teraz zarabia 26 czy 27 milionów za sezon. Oklahoma ten kontrakt przygarnęła, ale dobrze, Tomek, wiemy, że Oklahoma przez następne 2-3 lata będzie drużyną, która takie kontrakty będzie łykać w zamian za wybory w drafcie. I tak jak tobie już powiedziałem wcześniej i słuchaczom naszym, że prawdopodobnie Al Horford zimą bądź za rok pójdzie za kolejne piki, bo Oklahoma tego zawodnika trochę odbuduje i wszyscy znowu uwierzą, że Al Horford jest w stanie zmienić los organizacji. Jestem wręcz tego pewien, być może to nie będzie pierwsza runda, ale coś Oklahoma za Ola Horforda dostanie. Patrząc 1 do 1, no to na dzisiaj też się zgodzę, że Al Horford jest lepszym zawodnikiem, ale jeżeli masz płacić 26 milionów Horfordowi albo 2,5 miliona Dwightowi Howardowi, no to też bym wybrał płacenie 2,5 miliona Howardowi niż przelewanie co miesiąc na konto Horforda jakiejś bajecznej sumy pieniędzy. Więc patrząc... No oczywiście, no, ale to mówimy pod kątem kasy, nie? No to wiadomo, że to jest lepsze rozwiązanie. Tak, no a z tymi pieniędzmi, które dostawał Horford, 76ers nadal mogą coś zrobić. I tak jak mówisz, jednym z rozwiązań jest trade po Jamesa Hardena, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Dokładnie, więc ja tylko zacieram ręce, bo początek free agency spowodował, że naprawdę mózg był zniszczony, Czacha dymiła i tego jeszcze jest kilka fajnych nazwisk na liście wolnych agentów, które mogą zmienić, trochę namieszać, jeśli chodzi o składy, więc na pewno jeszcze musicie fani NBA i fani rostera uzbroić się w cierpliwość, a my będziemy na bieżąco wam tutaj wszystkie zmiany przekazywać. Dzisiaj powoli zjeżdżamy do bazy już chyba, co? No, powiem ci, że troszeczkę pozmieniało się w sezonie. Jestem ciekaw jeszcze, jak nasi widzowie się zapatrują. Jeszcze tak, pamiętasz, mówiliśmy, Mateusz, o tym, że musimy ankietę zostawić na głosowanie, który ruch najbardziej się podoba naszym widzom, więc też liczymy, że też zareagujecie tłumnie na tą ankietę. A jak ty byś mógł wskazać na razie swój topowy podpis tych pierwszych kilku dni? Kogo wskażesz? Mowa tylko tutaj, nie mówimy o trade'ach, tylko o wolnej agenturze, tak? Nie, o trade'ach nie, o podpisach tylko i wyłącznie. Tylko o podpisach, czekaj, jestem teraz na liście, patrzę sobie, przeglądam to. Co tu jest? Wiesz co? Wskazałbym dwa nazwiska i to byłoby chyba dwóch podkoszowych. Wskazałbym Montrezla Harrella w Lakers i Christian Wood. To u mnie też jest numer jeden. Houston Rockets. To chyba takie dwa najciekawsze moim zdaniem podpisy, które no, na pewno będą miały wpływ na swoją drużynę. No to ja się mogę pod tym podpisać. Montrezl Harrell, Los Angeles Lakers, Christian Wood, Houston Rockets. Fajni zawodnicy w fajnych nowych ekipach, którzy pozytywnie odmienią oblicze tych ekip. No to i są czekaj, nasze typy. Jedna rzecz i Serge Ibaka w Los Angeles Clippers. A pfu, idź mi z tym wyborem, niech sobie dobre czy nie. Więc może odpuśćmy już ten temat. Wiadomo, Clippers mieli mieć off-season na minus, ale tutaj pojawienie się Serge'a Ibaki powoduje, że luka po Montrezie jest załatana. No ja wiem bardzo dobrze, w jaki sposób wzmocni siłę podkoszową Serge Ibaka Los Angeles Clippers, więc ja ubolewam, fani Clippers się cieszą na pewno, bo wartościowy zawodnik trafił do ich składu. Wiesz, no ja tak samo ubolewałem, jak Ibaka przenosił się z Oklahomy do... Nie, on z Oklahomy się przenosił chyba do Orlando Magic i z Orlando dopiero trafił do... Tak, do Orlando tam jeszcze był jeszcze epizod w Orlando na pewno. Był epizod w Orlando, ale tak. No. Dobra, Tomek, dziękuję Tobie bardzo za dzisiejszą rozmowę i widzimy się, no nie, ciężko powiedzieć, za tydzień na pewno, ale być może coś jeszcze będziemy kombinować w trakcie tygodnia. Zobaczymy, przekonamy się z czasem. Dzięki Tomek Tobie bardzo. Dzięki. Na razie wszystkim. Na razie, cześć. Hello.